kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku. Wiemy też, że żadne supernowe, rozbijające się asteroidy i płonące planety nie wydają dźwięku. Czyżby? A co jeśli faktycznie można coś tam usłyszeć? Sprawdźmy to. No dobrze, cofnijmy się do szkoły podstawowej. Dźwięk jest falą mechaniczną pochodzącą z wibracji. Co to dokładnie znaczy? Najprostszym przykładem są struny gitary. Kiedy w nie uderzymy, zaczną wibrować. Atomy wewnątrz metalowej struny przepychają się i uderzają w atomy otaczającego je powietrza. Tak więc teraz nieustannie na siebie napierają, aż dotrą do naszych uszu. To jak fala od wyrzuconego do stawu kamyka. I dzieje się to bardzo szybko, z prędkością około 1224 km na godzinę. Wtedy nasze bębenki zaczynają wibrować z tą samą częstotliwością. Małe kosteczki wewnątrz uszu przekazują te wibracje do mózgu, który następnie robi czary-mary, rozpoznaje wzór i zamienia go w dźwięki. Świetnie! Teraz wiemy, że do wytworzenia dźwięku potrzebne są pewne cząstki. Możemy je znaleźć w gazach, cieczach i substancjach stałych. A co z kosmosem? Nie, to prawie idealna próżnia i pewnie już słyszeliście, że w kosmosie nie ma dźwięku. Ale co to właściwie znaczy? Próżnia to idealna pustka, jest to obszar całkowicie pozbawiony materii. Oznacza to, że nie ma tam nic. Tak, pomimo tych wszystkich ciał niebieskich w przestrzeni, nie ma pomiędzy nimi ani powietrza, ani atomów, ani cząsteczek. Totalnie nic. No, prawie. Idealna próżnia tak naprawdę nie istnieje. Nie możemy pozbyć się atomów na dobre. Przestrzeń kosmiczna jest bardzo bliska temu pojęciu. Średnio na 1 cm sześcienny przypada od 1 do 5 atomów. Może wam się wydawać, że to dużo, ale pamiętajcie, że te atomy są maleńkie, a odległość pustki między nimi jest ogromna. Dla porównania, 1 cm sześcienny powietrza zawiera około 1000 atomów. Więc przy tak małej gęstości atomy te nie mogą się wzajemnie przepychać. Nawet jeśli drgania będą bardzo silne, jak na przykład supernowej, to i tak nie dadzą rady. O nie! Filmy was okłamywały! Wszystkie te niesamowite sceny kosmiczne tak naprawdę odbywają się w niezręcznej ciszy. Kto by pomyślał? Ale nie denerwujcie się. Co jeśli powiem wam, że istnieją pewne sposoby na usłyszenie dźwięku w kosmosie? Pamiętajmy, że na innych planetach wciąż jest dźwięk. Jeśli na jakimś ciele kosmicznym jest atmosfera lub przynajmniej coś w rodzaju gazu, wody lub stałej powierzchni, to będzie tam dźwięk. Nasza atmosfera staje się całkowicie cicha na wysokości około 97 km nad powierzchnią Ziemi. Tam właśnie kończy się błękitne niebo i zaczyna czarna gwiezdna zasłona. Oznacza to, że gdybyśmy chcieli coś usłyszeć, musielibyśmy wylądować na innej planecie lub przynajmniej zbliżyć się do jej atmosfery. Ale dźwięki brzmiałyby zupełnie inaczej. Weźmy na przykład naszą ulubioną Wenus. Atmosfera jest tam bardzo gęsta. Naukowcy żartobliwie nazywają ją gęstą zupą chemiczną. Gdyby więc jakimś cudem udało wam się pozostać przy życiu i cokolwiek tam z siebie wydusić, wasz głos mocno odbiegałby od normy, stałby się znacznie głośniejszy i grubszy. Jeśli więc chcecie mieć przyjemny baryton, to wiecie co robić. Zastanawialiście się, co by się stało, gdyby atmosfera Ziemi była gęstsza? Co byśmy wtedy słyszeli? Cóż, możecie sobie to mniej więcej wyobrazić, jeśli kiedykolwiek byliście pod wodą. Woda ma bardzo dużą gęstość. Dźwięk przemieszcza się tam znacznie szybciej i lepiej niż w powietrzu, z prędkością 1,5 km na sekundę. Kiedy siedzicie w pustym pokoju, gdzie nie ma żadnego źródła dźwięku, nie usłyszycie za wiele, prawda? No, to teraz zanurzcie głowę w wodzie i sprawdźcie, jak brzmi w niej ta sama cisza. To wcale nie jest cisza. Nawet jeśli zignorujecie wszechobecne dźwięki samej wody, natychmiast zauważycie, jak dobrze słyszycie własne ciało. Pulsującą w żyłach krew, bicie serca, najmniejszy ruch palców. Trochę przerażające, prawda? To daje nam wyobrażenie o tym, co działoby się z nami na planecie z gęstszą atmosferą. I to jest dopiero szaleństwo. Słyszelibyśmy wszystko. Od biegających zwierząt po ruchy płyt tektonicznych. Myślicie sobie teraz pewnie, że to przecież oczywiste, że na innych planetach jest dźwięk. Ale zaraz, przecież na początku wspominałem, że kosmos jest cichy.
Pora na sprostowanie. Słyszenie w kosmosie też jest możliwe, na przykład w chmurze pyłu, który można znaleźć niemal wszędzie. Mogą to być na przykład pozostałości po gwiazdach, a w takich miejscach wszystko jest nieco gęstsze. Oznacza to, że prawdopodobnie istnieją obłoki pyłu, w których cząsteczki znajdują się bardzo blisko siebie, a wtedy mogą wytwarzać dźwięki. Oczywiście będą one bardzo ciche i przekazywane na niewielką odległość. Ale lepsze to niż nic, prawda? W dodatku mamy już nagrany jeden prawdziwy kosmiczny dźwięk. Pochodzi on z konstelacji Perseusza, która znajduje się 250 milionów lat świetlnych od nas. NASA nagrała go w 2003 roku. Brzmi on jak nuta H-moll. Jednak jego częstotliwość jest tak niska, że ludzkie ucho nie jest w stanie go wychwycić. Ale możemy usłyszeć dźwięki na pokładzie statku kosmicznego. Są to przecież małe kieszonki powietrza. Bardzo dobrze słychać je również w kombinezonie kosmicznym, w tym oddech czy krążenie krwi. Jednak dwóch lecących obok siebie astronautów nie usłyszałoby się nawzajem, nawet gdyby podeszli do siebie bardzo blisko i głośno krzyczeli. To dość zabawne, gdyby jeden z astronautów się o coś potknął, dla niego byłoby to bardzo głośne, ale drugi astronauta nic by nie usłyszał. Dlatego właśnie astronauci używają urządzeń radiowych. Czysto teoretycznie, gdybyście mogli zrzucić skafander w kosmosie, bylibyście w stanie usłyszeć rozmowy i odgłosy toczące się wewnątrz statku kosmicznego. Ale jak to? Wewnątrz statku jest trochę powietrza, przenosi ono dźwięk, który dociera następnie do metalowej obudowy i przedostaje się przez nią. Gdybyście oparli się o statek, najlepiej dotykając go łokciem lub kolanem, dźwięk zostałby przekazany do mózgu bezpośrednio przez wasze kości, nie zahaczając nawet o uszy. Tak, nasze kości przewodzą dźwięk. W ten sposób na przykład osoby niesłyszące słuchają muzyki. Nazywa się to przewodnictwem kostnym. Jest ono wykorzystywane w niektórych słuchawkach i innych technologiach. Możecie zrobić mały eksperyment. Zbliżcie palce do uszu, dobrze je zatkajcie, tak żeby naprawdę niewiele słyszeć. Następnie spróbujcie dotknąć źródła dźwięku, może to być na przykład głośnik odtwarzający muzykę, jakąś częścią ciała, gdzie kość jest blisko skóry. Teraz obserwujcie, jak dzieje się magia. Słyszycie dźwięk nie przez uszy, ale bezpośrednio w swoim mózgu. Tylko proszę, nie powtarzajcie tego eksperymentu w kosmosie. Pewnie słyszeliście o czymś takim jak dźwięki kosmosu, na przykład te wydawane przez Słońce czy różne planety. W jaki sposób się je nagrywa? Nic prostszego. Za pomocą fal elektromagnetycznych. Innymi słowy, chodzi o radio. Radio jest taką samą formą promieniowania elektromagnetycznego jak światło. Fale te mogą bez problemu podróżować w próżni. W ten sposób działają właśnie nadajniki astronautów. Astronauta mówi coś do swojego przyjaciela. Fale dźwiękowe zamieniają się w fale radiowe, docierają do drugiej osoby i ponownie zamieniane są na dźwięki. W ten sposób otrzymujemy tak zwane dźwięki kosmiczne. Nasza planeta jest pod tym względem rzeczywiście bardzo głośna. Wysyłamy w kosmos ogromną ilość fal radiowych. Szkoda tylko, że podróżują one 110 lat świetlnych od nas. Według mnie to dobrze, że nie słyszymy wszystkiego, co dzieje się w kosmosie. Wyobraźcie sobie, że dźwięk mógłby z łatwością podróżować przez wszechświat. Słyszelibyśmy wszystko, od rozbłysków słonecznych po pobliskie supernowe. Przerażające, prawda? Więc może jednak mamy szczęście.